Hej Jogis, przed nami praktyka, która rozciągnie, zmobilizuje i rozluźni nasze biodra. Nie będzie długa, ale mam nadzieję, że będzie na tyle skuteczna, że już po jej wykonaniu poczujecie w tej części ciała dużo więcej miejsca i oprócz tego poczujecie się też bardziej zrelaksowani i spokojni. Zaczynamy sobie w siadzie skrzyżnym. Skrzyżuj nogi mniej więcej po środku długości goleni, oddal stopy od pośladków, nie wsuwaj ich pod pośladki i opuść kolana w dół. Jeśli jest Ci bardzo niewygodnie, możesz śmiało usiąść sobie na podwyższeniu, na poduszce, na blokach, na bolsterze, tak żeby było Ci wygodnie. Plecy proste i zaczniemy sobie od oddechu. Odłóż jedną rękę na klatkę piersiową, drugą rękę nad pępek w okolicy przepony. Zbliż delikatnie brodę do mostka i zamknij oczy. Zaczniemy od kilku głębokich, spokojnych oddechów, żeby przygotować nasz układ nerwowy na resztę ćwiczeń, na resztę praktyki. Skieruj swoją uwagę na oddech i weź spokojny, długi wdech przez nos. I zrób spokojny, głęboki wydech też przez nos. Znowu spokojny wdech przez nos. Poczuj, jak Twoja dłoń nad pępkiem na brzuchu delikatnie się unosi, jak żebra rozchodzą się na boki. Następnie ten oddech idzie w górę przez całą klatkę piersiową do szczytów płuc. I wydech od góry przez całe płuca, kończąc na przeponie. Wdech. I wydech. Dzisiaj będziemy rozciągać nasze biodra. To jest taka okolica i dzisiaj będziemy rozciągać nasze biodra i to są takie ćwiczenia, takie pozycje, które mogą być naprawdę trudne, czasami nawet bolesne. Więc tym bardziej chcemy, żeby ten oddech był przygotowany, głęboki i spokojny, żeby po prostu nasze ciało nie weszło w stan stresu, wręcz przeciwnie, żeby było to dla nas jak najbardziej przyjemne i relaksujące. Zrób sobie jeszcze kilka spokojnych oddechów. Postaraj się już nie myśleć o niczym innym poza swoim ciałem, poza tym, jak się czujesz, poza swoim oddechem. Pięknie. Postaraj się teraz utrzymywać ten głęboki oddech. Otwórz sobie oczy. Odkładamy ręce na kolana. I zaczniemy od krowy kota w siadzie skrzyżnym. Na wdechu wychodzimy plecami, klatką piersiową w przód. Kość ogonowa idzie w górę, barki w tył i w dół. I z wydechem mocno trzymamy kolana i odwracamy ten ruch. Zaokrąglamy całe plecy, barki do przód, zerkamy na nasz brzuch. Na wdechu wygięcie. I z wydechem odwracamy pozycję. I jeszcze kilka razy wdech przód. I wydech tył. Wdech przód. I wydech. Ostatni raz na wdechu idziemy w przód. I z wydechem okrągłe plecy. Pięknie. Wracamy do centrum. Jeszcze raz na wdechu. Pozycja krowy, wygięcie, kość ogonowa w górę. I z tej pozycji odkładamy ręce przed sobą. Można delikatnie odciągnąć pośladki na boki, żeby usiąść bardziej stabilnie. Bierzemy wdech. I z wydechem schodzimy do skłonu, do momentu, w którym poczujemy odpowiednie dla nas rozciąganie w biodrach. To nie musi być bardzo nisko. Może być tutaj w górze. Gdy już dojdziemy do tego miejsca, które dla nas będzie satysfakcjonujące, zbliżamy brodę do mostka, można zamknąć oczy i zostajemy na 5 spokojnych oddechów. Jeśli chcemy, możemy zejść oczywiście niżej. Natomiast starajcie się dojść do takiego miejsca, w którym będziecie jeszcze mieli zapas. Taki zapas, w który moglibyście wejść, ale wejście tam spowodowałoby zbyt dużo dyskomfortu. Zostajemy kawałek przed tym miejscem. Starajcie się nie zadzierać głowy, broda zbliżona do mostka. Połowa czasu za nami. Spokojny, długi oddech. Jeżeli czujecie, że bardzo dużo się tutaj dzieje, wyjdźcie delikatnie z pozycji i skupcie całą uwagę na oddechu. I
powolutku, pomagając sobie dłońmi, wychodzimy w górę. Na końcu prostujemy barki, prostujemy głowę. I tym razem zmieniamy skrzyżowanie naszych nóg. Noga, która była w dole, idzie w górę. To będzie trochę mniej wygodny siad, ale chcemy, żeby oba biodra były rozciągnięte równomiernie. Znowu można odciągnąć pośladki na boki. I teraz wykonamy sobie yoga freestyle, czyli do ruchu krowy kota, który wykonywaliśmy przedtem, dokładamy koła całym tułowiem. Wdech, jesteśmy z przodu. I z wydechem idziemy do boku. Płynne, duże okręgi. Super. I zmieniamy stronę. Cały czas głęboki, długi, spokojny oddech. Nie przejmujcie się tym, jak ten ruch wygląda. Starajcie się po prostu tutaj pracować całym ciałem. Powoli wracamy do centrum. Znowu na wdechu wygięcie. Kość ogonowa w górę. Odciągamy pośladki. Wyciągamy dłonie przed siebie. Wdech. I z wydechem schodzimy do swojego miejsca w pozycji, do swojej wersji skłon. Na końcu zbliżamy brodę do mostka i zostajemy na 5 oddechów. Jeżeli czujesz, że to jest Twoja bardziej spięta strona, staraj się na siłę nie wciskać do takiej samej wersji pozycji, jak na poprzednią stronę, zostań troszeczkę wyżej. I analogicznie w drugą stronę, jeżeli czujesz, że tu jest trochę więcej miejsca, śmiało możesz w to miejsce wejść. Jeżeli jesteś już na tyle nisko w tym skłonie, że niewiele brakuje Ci do ziemi, można ugiąć ręce w łokciach, odłożyć sobie czoło na dłonie, można zejść całkowicie niżej w dół, podłożyć sobie blok, poduszkę. Fajnie, jak w takich pozycjach trochę bardziej statycznych, takich bardziej w stylu yin, coś sobie pod głowę podłożymy dla mocniejszego uczucia relaksu. Jeszcze 2 spokojne oddechy. Pamiętajcie, że to jest pozycja ze skłonem. Skłony chcemy, żeby wychodziły przede wszystkim z naszych bioder, nie z pleców. Nie ciągniemy tutaj w ten sposób na siłę. Ważne jest to, żeby ta kość ogonowa była w górę, łonowa w dół. Tylko góra pleców delikatnie zaokrąglona. I z kolejnym wdechem powoli idziemy w górę. Kręg po kręgu. Na samym końcu się prostujemy i od razu przechodzimy sobie do klęku podpartego. Dłonie na szerokość bioder, kolana na... Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. I tutaj krowa kot. Na wdechu wygięcie, pośladki w górę, barki w tył i w dół. Z wydechem kot. Zerkamy na swój brzuch. I jeszcze 2 razy wdech. Pozycja krowy. I z wydechem kot. Pięknie. Ostatni raz. Wdech krowa. I wydech kot. Super. Wracamy do centrum, przestawiamy swoją lewą stopę od zewnętrznej strony lewej dłoni. Wejdziemy sobie do pozycji jaszczurki. Cofamy prawe kolano delikatnie w tył i zaczniemy tutaj od okręgów naszymi biodrami. W takim zakresie ruchu i w takim tempie, jaki będzie Ci odpowiadał. Najpierw w jedną stronę i kilka razy w drugą. Delikatne rozruszanie przed statyczną pozycją. Ok. Zatrzymujemy się w centrum, kolano nad naszą piętą, ewentualnie lekko cofnięte, klatka piersiowa otwarta i znowu zostajemy statycznie na kilka spokojnych oddechów. Jeżeli czujesz się bardzo niewygodnie i komfortowo w tej pozycji, możesz otworzyć swoją stopę, swoje biodro mocniej do boku, wtedy zadzieramy palce flex, przenosimy stopę na zewnętrzną krawędź. Wybierz taką wersję, takie ułożenie tej stopy, które zapewni Ci najbardziej komfortową pozycję, jeżeli to jest w ogóle możliwe, bo wiem, że z tym rozciąganiem bioder jest tak, że to może naprawdę, naprawdę być niekomfortowe, szczególnie na początku, przez te kilka pierwszych razów. Ale nie poddawaj się, na pewno znajdziesz taką wersję, która będzie najmniej znośna. Najmniej, najbardziej znośna. Ok, jeszcze kilka oddechów. I możemy zostać tutaj, albo zostawić tylko prawą dłoń na macie, lewą przełożyć sobie na wnętrze swojego uda. I teraz właśnie, jeżeli to robimy, stopa flex i delikatnie odpychamy biodro do boku, jednocześnie otwierając klatkę piersiową.
Jeżeli ta wersja jest za trudna na razie, zostań sobie przy tej początkowej, jeśli jest ok. Jeszcze dwa oddechy tutaj. Jeszcze jeden. Pięknie. I delikatnie wychodzimy z pozycji, biodra cofamy w tył, stopa zostaje flex, na chwilę kontrujemy pozycję, lekko doprostowujemy nogę z przodu i wracamy do klęku podpartego i od razu przechodzimy sobie na drugą stronę. Stopa prawa od zewnętrznej strony prawej dłoni i znowu się tu trochę poruszajcie. Okręgi kilka razy w jedną stronę. I kilka razy w drugą, duże okręgi. Ok, i zostajemy statycznie na chwilę. Znowu znajdź odpowiednie dla siebie ułożenie stopy, albo neutralnie z palcami skierowanymi w przód, albo do boku, na zewnętrznej krawędzi. Jak będzie Ci najlepiej? Skup się na oddechu. Staraj się mocno tutaj nie zaokrąglać pleców. Klatka piersiowa otwarta. Śmiało możesz zamknąć oczy, jeśli lubisz. I znowu tak jak przedtem, albo zostajemy sobie w tej wersji tutaj, albo teraz tylko lewa dłoń zostaje na macie, prawa na wnętrze uda, stopa flex na zewnętrzną krawędź, bierzemy wdech i z wydechem odpychamy od siebie biodro delikatnie, bez siłowania się, klatka piersiowa otwarta, jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden, jeśli oddychasz trochę szybciej, nie przejmuj się. I delikatnie, bez pośpiechu wracamy do pozycji wyjściowej. Na chwilę kontrujemy, prostując lekko nogę. Stopa zostaje flex. I wracamy do klęku podpartego. Stąd od razu podwijamy palce u stóp, bierzemy wdech, kolana w górę, z wydechem pies z głową w dół. Poruszaj się trochę w psie z głową w dół, możesz pospacerować. Przenieś biodra na prawą stronę, na lewą. Nie zostaniemy tutaj długo, dosłownie na chwilę, żeby się właśnie poprzeciągać. Pamiętaj, że ciężar ciała do tyłu, długie plecy, wydłużone boki talii, mocno odpychamy się dłońmi, kość ogonowa w górę. Jeszcze sekunda. Ok. Na wdechu obie pięty idą w górę, z wydechem uginamy nogi w kolanach, zerkamy w przód i albo kilkoma krokami, albo jednym dużym przechodzimy do przodu, do skłonu. Nie zostaniemy tutaj długo, dosłownie chwilę się tutaj znowu poprzeciągaj, poruszaj tak jak lubisz, opuść głowę w dół, na tak, na nie, czubek głowy skierowany do maty. Jeszcze chwila. Ok. Rozstawiamy sobie teraz stopy szerzej niż na szerokość bioder. Pięty do środka, palce do zewnątrz. Bierzemy wdech i z wydechem siadamy w niskim przysiadzie. Znajdź odpowiednie dla siebie rozstawienie stóp. To może być szerzej, węziej. Postaraj się tutaj tak ułożyć, żeby cała stopa była na macie. Jeśli jest to niemożliwe, podłóż sobie coś podpięte. Zwiń matę, podłóż sobie blok, jakąś grubszą książkę. Dostosuj pozycję do siebie. To jest ważne, żeby ta pięta została na macie. Raczej nie idź tutaj na łatwiznę i nie zostawaj w takiej wersji pozycji. Dłonie, w zasadzie łokcie, odpychają kolana na boki, dłoń napiera na dłoń. Pięknie, jeszcze dwa oddechy tutaj i znowu możesz zostać statycznie, a możesz tak jak przedtem wpić się z głową w dół, czy w skłonie, dodać tutaj takie ruchy, jakie lubisz. One nie muszą być bardzo dynamiczne, nawet lepiej, jeżeli jeszcze czujesz tutaj bardzo dużo rozciągania, żeby były takie bardziej delikatne. Ostatni oddech. Super, odkładamy teraz pośladki delikatnie na matę i od razu przechodzimy sobie do leżenia. Zbliżamy oba kolana do klatki piersiowej i delikatne koła w jedną i w drugą stronę. I
wykonamy sobie pozycję szczęśliwego dziecka. Zbliżamy lewe kolano do lewej pachy, prawe do prawej. Stawiamy stopy płasko na suficie, tak jak przedtem w przysiadzie, tylko teraz na suficie. Ręce idą do środka, pomiędzy nasze nogi i łapiemy sobie albo za goleń, albo za kostkę, za dużego palca u stopy, za zewnętrzną krawędź. No tak jak Wam będzie wygodnie. Natomiast uważajcie, żeby nie podnosić tej góry ciała w górę. Ona ma zostać rozluźniona na macie. Więc jeżeli nie dosięgacie do stopy, złapcie sobie za goleń. Możecie złapać nawet pod kolanem, za udo. I pracujemy w tej pozycji nad tym, żeby kolana zbliżyły się do podłogi. To nie musi być jakieś zauważalne zbliżenie. Po prostu chcemy tutaj utworzyć taką lekką dźwignię naszymi rękami i poczuć, mam nadzieję, że przyjemne, albo w miarę przyjemne, albo chociaż znośne otwieranie w okolicy naszych bioder. Spokojny oddech. Jeżeli lubicie się poruszać w pozycjach, tutaj śmiało można się poruszać. Prawo, lewo, delikatne bujanie. Można doprostować sobie raz jedną, raz drugą nogę. Pamiętajcie, że w żadnej z pozycji tak naprawdę, jeżeli takie nie są założenia praktyki, nie musicie zostawać całkowicie statycznie. Jeżeli ciało Wam podpowiada, że chcecie się poruszać, poruszajcie się. Jeszcze chwila. I pięknie. Łączymy z powrotem uda razem. Znowu delikatne koła na odcinku lędźwiowym w jedną, w drugą stronę. I odkładamy swoje stopy na matę. Lewa stopa zostaje na macie. Na wdechu podnosimy prawą stopę w górę. Kilka okręgów kostką w jedną i w drugą stronę. Następnie stopa flex, czyli palce do kolana, pięta w górę. I przenosimy swoją prawą kostkę na lewe kolano. Prawa dłoń ląduje na prawym udzie. I lekko tą prawą dłonią odepchnijcie swoje udo tak, żeby kolano było mniej więcej w jednej linii z kostką. Jeśli już tutaj czujecie, że dużo się dzieje, zostańcie tutaj, oddychajcie sobie spokojnie. Jeśli jest ok, odrywamy lewą stopę i zbliżamy w takim ustawieniu swoje nogi do klatki piersiowej. Można złapać pod udem, za goleń. Prawy łokieć może nam pomagać odpychać prawe kolano od klatki piersiowej. Pamiętajcie o tym, żeby stopa była flex. Wtedy możliwe, że będziecie czuli więcej rozciągania, ale to nas zabezpieczy przed kontuzją, przed urazem. Szczególnie nasze kolano. Spokojny, długi oddech. Tutaj znowu nie musimy zostawać statycznie. Ja bardzo lubię się tak delikatnie bujać. Zamknąć sobie oczy. Starać się, nawet jeżeli mam bardzo spięte ciało, po prostu zrelaksować w pozycji, odpocząć. Ostatni spokojny oddech. Pięknie. Opuszczamy w takim samym ustawieniu stopy w dół. Przenosimy teraz lewą stopę do lewego boku maty. Obie stopy flex, a następnie kolana na prawą stronę. Na trzy spokojne oddechy kontrujemy poprzednie rozciągania. Dokładamy trochę inne wrażenia. Jeżeli jest za ciężko, możesz ściągnąć prawą kostkę z lewego kolana, po prostu opuścić obie nogi obok siebie, oba kolana na prawą stronę. Jeśli jest łatwo, możesz nawet delikatnie docisnąć tą kostką kolano w dół. Super. Na wdechu obie nogi w górę. Prawa stopa do sufitu. Znowu delikatne koła kostką. I zmieniamy stronę. Lewa noga w górę. Stopa flex, pięta w górę kolano. Palce do kolana. I to samo co przedtem. Kostka ląduje na kolanie i najpierw odpychamy dłonią kolano. Jeśli jest ok, zostajemy tutaj. Jeśli chcecie pójść krok dalej, wiecie co robić. Odrywamy prawą stopę, łapiemy w komfortowym dla nas miejscu. I tutaj też uważajcie na to, żeby góra ciała nie była w górze. Chcemy, żeby barki, głowa leżały rozluźnione na macie. I oddychamy sobie spokojnie. Głęboko odpoczywamy. Jeżeli to jest Wasza bardziej spięta strona w ciele,
znowu przypomnę o tym, żeby się nie siłować, nie próbować za wszelką cenę wejść do tej samej wersji pozycji. Jeżeli na poprzednią stronę podnieśliście sobie nogę, ale na to jest za ciężko, zostańcie w dole, na macie, nic nie szkodzi, to jest normalne, że mamy w ciele dysproporcje. Jeszcze jeden cały oddech. I tak jak przedtem opuszczamy sobie prawą stopę w dół, przenosimy ją do prawego boku maty, obie stopy flex i kolano na lewą stronę. I znowu albo zostajemy tutaj, po prostu polegając na grawitacji, albo lekko dociskamy, jeśli chcemy więcej, albo odkładamy obie stopy obok siebie. W zasadzie no, ściągamy prawą stopę z prawego kolana. I jeszcze dwa spokojne oddechy. I pięknie. Powoli wychodzimy w górę. Jeszcze raz przyciągamy obie nogi do klatki piersiowej. Tym razem nogi idą do zewnątrz i znowu koła. Tak jakbyśmy płynęli. Lewe kolano na lewo, prawe na prawo. Kilka razy do środka, do wewnątrz. I naszą pozycję kończącą będzie pozycja śpiącej bogini. Więc łączymy podeszwy swoich stóp razem. Pozwalamy, żeby kolana opadły na boki. Jeśli jest za ciężko, odsuwamy stopy od pośladków. Można również wsunąć sobie dłonie pod szczyt pośladka, w zasadzie pod bok pośladka, tam gdzie zaczyna się udo. Można włożyć też tutaj sobie poduszki, bloki, żeby było troszkę wygodniej. Jeśli tego nie potrzebujecie, ręce wzdłuż ciała, wnętrzem skierowane do sufitu. Zamykamy oczy. I przenosimy na powrót całą swoją uwagę na oddech. Spokojny wdech przez nos. I spokojny, długi wydech. Postarajcie się z każdym kolejnym oddechem coraz bardziej rozluźniać, uspokajać. Możecie sobie wyobrazić, że świeci na Was przyjemne słoneczko, w którym się wygrzewacie, roztapiacie na tej macie. I zostańcie w tej pozycji tak długo, jak będziecie mieli ochotę, co najmniej minutę, nawet do 3-5. Ja się już z Wami żegnam, bardzo dziękuję za wspólną praktykę. Jeśli Wam się podobało, dajcie mi o tym znać w komentarzu. I mam nadzieję, że będziemy na tej macie spotykać się regularnie. Do zobaczenia, namaste.